remember all the experiences you had at this wonderful, wonderful concert. We have him back, this time in a little bit different repertoire, with different musicians, but still the same, Jarek Śmietana Band. Szanowne panie, szanowni panowie, nie wiem, czy mam powinien mówić po polsku, czy po angielsku. Nie, po polsku, tak? Kto jest za tym, żeby po polsku? Ręka do góry. Wyraźnie. Dobrze. Witamy bardzo serdecznie, bardzo się cieszę, że nas znowu zaproszono do Chicago. Bardzo lubimy to miasto i w ogóle lubimy przyjeżdżać od czasu do czasu do was. Tym razem mamy specjalny program, wyjątkowo specjalny program z naszych ostatnich płyt, które nawiasem mówiąc też przywieźliśmy ze sobą. Gdyby się Państwu koncert podobał, można nawet sobie taką płytę dostać w specjalnej cenie, tam gdzieś ona jest. Zresztą nie jedna, mamy kilka. Nasz koncert będzie się składał z dwóch części. Części instrumentalnej, w pierwszej części, a w drugiej części, część wokalno-instrumentalna z fenomenalnym wokalistą, którego poznałem w Myślenicach, Coca-Cola, na wakacjach, będąc na przechadzce z psem. Ale to opowiem, jak już będę go zapowiadał. W każdym razie wokalista pochodzi z Australii. No i nagraliśmy wspólną płytę z sentymentalnymi utworami rytm-bluesowymi, które wszyscy na pewno doskonale znacie i pamiętacie, bo wszystkie te utwory pochodzą z repertuaru z XX wieku, z drugiej połowy XX wieku, czyli mniej więcej tak jak przypada wasze urodzenie i moje również. Tak jak patrzę po sali, to chyba nie ma nikogo urodzonego w XXI wieku, raczej w XX wieku. No, ale to jest najlepsze, to są najlepsze lata i najlepsze publiczne, najlepsze przyzacie. Ale o tym będzie później. To będzie cała druga część koncertu, promocja naszej płyty, a teraz też promocja naszej płyty, naszych kilku płyt, a głównie jednej z polskimi utworami, które też zapewne Państwo znacie. Zaczniemy, żeby za dużo nie mówić, od tego, że w Polsce, pomimo że w połowie XX wieku Polska była w dość specyficznej sytuacji polityczno-gospodarczej, to jednak mimo tego powstawały bardzo piękne utwory, które właściwie aż dziw bierze, że w tak trudnych czasach i w tak trudnym momencie powstały. A są to perły. Jedną z takich pereł to jest utwór, który powstał jeszcze rok przed wojną, czyli 1938 roku. I jest to utwór z filmu, który być może Państwo widzieli, a jeśli nie widzieliście, to koniecznie polecam zobaczcie. Film nosi tytuł Zapomniana Melodia, a utwór nosi tytuł Już nie zapomnisz mnie. Tytułowy utwór z tego filmu. Myśmy zrobili aranżację jazzową. Muzycy jazzowi mają to do siebie, że potrafią zmienić melodię, harmonię i rytm. Utwór potrafi być ciężko rozpoznawalny. W naszym przypadku właśnie taka rzecz nastąpiła. Także gdybyście nie rozpoznali, no dobra, to uwierzcie mi na słowo, że to jest ten utwór. Już nie zapomnisz mnie. Henryk Wars, genialny kompozytor. 1938 rok. Kawał czasu, ale piękny standard, właściwie melodia porównywalna z najlepszymi utworami Gershwina czy Ellingtona. Posłuchajcie Państwo, już nie zapomnisz mnie z naszej płyty Polish Standards. Thank you.
Czasem się zastanawiamy, komu przeszkadzała ta muzyka, bo teraz już nie pisze się takiej muzyki, nie pisze się takich utworów. Bardzo nam z tego powodu jest przykro, bo teraz zagramy coś, co udowadnia bardzo nieprawdziwą teorię muzykologiczną, że blues powstał w Ameryce. Otóż to jest nieprawda, drodzy Państwo. Blues nie powstał w Ameryce. To, co mówi historia muzyki i muzykolodzy, to jest z natury błędne. Chciałem Wam udowodnić, że blues powstał w Polsce. Znacznie później. Fakt, że wzięło to trochę czasu, zanim się on powstał. Mówi się, że blues gdzieś pod koniec XIX wieku, na przełomie XIX-XX wieku, na skutek zderzenia kultury afrykańskiej z europejską, co było możliwe oczywiście w Stanach, tak twierdzą muzykolodzy. Natomiast prawda jest taka, że blues powstał w Polsce w 1971 roku na festiwalu piosenki polskiej w Opolu. Tak, dokładnie to jest prawda. I żeby to udowodnić, to zagramy utwór z naszej płyty Polish Standards pod tytułem Gdzie ci mężczyźni? To jest klasyczny blues.
Szanowne panie, szanowni panowie, z prawdziwą przyjemnością chciałbym przedstawić kolegów, którzy grają. Międzynarodowy, a nawet powiedziałbym międzykontynentalny zespół, ale to za chwilę. Na razie tak, z Polski przywieźliśmy z Gdańska na perkusji pana Adama Czerwińskiego. Adam Czerwiński. Na keyboardzie VJ Stone z Chicago. Mój serdeczny przyjaciel, z którym ile razy jestem w Chicago, zawsze gram, pan Krzysztof Pawian na kontrabasie i na pasówce. Ja się nazywam Jarek Śmietana, pochodzę z Krakowa. No i miło mi jest, że mogę dla was znowu tutaj zagrać. Teraz będzie moment sentymentalny. Chcemy zagrać balladę, jeden z utworów, który jest najpiękniejszym utworem balladowym napisanym w naszym kraju. Jest to utwór Lucjana Kaszyckiego, krakowskiego kompozytora, który w 60 roku do potrzeb filmu Jerzego Wojciecha Hasa, film nosił tytuł, kultowy film nosił tytuł Pożegnania, może ktoś będzie pamiętał, a melodia z tego filmu nosi tytuł Pamiętasz była jesień. I to jest jeden z najpiękniejszych utworów. Nam osobiście bardzo jest przykro, że w XXI wieku takie melodie nie powstają. Bo zwróćcie uwagę Państwo, że gdybyśmy się tak zastanowili, takie melodie jak Pamiętasz była jesień zostają w pamięci, usłyszy się je raz, dwa razy i one pozostają w naszej duszy i gdzieś tkwią i po wielu, wielu latach pamiętamy je i wnoszą jakąś wartość do tego, czym oddychamy. Natomiast przypominacie sobie jakiś utwór, który powstał po 2000 roku, który zrobiłby takie wrażenie na was? Założę się, że nie. Więc dlatego jest mi przykro, że kończy się pewna epoka i takie piękne melodie już nie powstają. I dlatego też zagramy, bo chcemy przypomnieć o nocu. On też jest na jakiejś z naszych płyt, mamy tutaj kilkanaście płyt, generalnie bardzo gorąco zachęcamy, żeby sobie w cenie bardzo promocyjne sobie kupić takie płyty, bo one nie są dostępne w sklepach. Zresztą z płytami jest coraz gorzej, już prawie nikt nie produkuje płyt, a my w dalszym ciągu, ponieważ my jesteśmy zacofani w Polsce, to je jednak produkujemy. Ale one stanowią pewną wartość, bo mają okładkę, mają opis i są pewną wartością. A ściągnąć z internetu to jest właśnie takie bezosobowe i nieciekawe. A jeszcze chciałem tutaj coś powiedzieć, bo ten utwór Pamiętasz była jesień poprzedzę własną kompozycją o miłości, bo oczywiście pamiętasz, że była jesień jest o miłości, więc ja też napisałem balladę o miłości. Ona nosi tytuł Missing You, My Love and Inspiration i to zagram jak gdyby wcześniej. To zagram solo na gitarze, a zaraz później Pamiętasz była jesień, posłuchajcie.
Dziękujemy. Przyszła panią kontrabas, a za chwilę gitara basowa. DJ Keyboard. To na koniec koncertu. Teraz jest tylko sekunda, dosłownie sekunda przerwy.